Miasto Otwock przeznacza ze swojego budżetu w roku 2012 20 500 zł na stacjonarne zimowiska, które znajdują się na terenie miasta Otwocka. Kwoty, które zostały przeznaczone na dofinansowanie placówek, kształtują się w wysokości około 2-3 tysięcy złotych. Placówek, które taki wypoczynek dla dzieci realizują i jest w tym roku 15, prawie wszystkie korzystają również z obiadów, które sfinansowane są z budżetu miasta Otwocka. Oprócz oczywiście samego dofinansowania realizujemy również program na lodowisku, czyli przez 2 tygodnie dzieci, które są mieszkańcami Otwocka, nie przekroczyły 18 roku życia, mogą od o godziny 8 do godziny 15 korzystać bezpłatnie z lodowiska miejskiego. Do tego dla grup zorganizowanych mamy również w ofercie obiekty sportowe, które należą do miasta Otwocka. Grupy zorganizowane mogą korzystać z tych obiektów bezpłatnie, po wcześniejszym oczywiście uzgodnieniu. W ramach akcji Zima w mieście proponujemy dzieciom i młodzieży zajęcia otwarte, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, zajęcia sportowe, zajęcia te, które cieszą się zarówno w ciągu całego roku, jak i te, które może są mniej popularne, ale chcielibyśmy, żeby dzieci i młodzież mogły, nie chodząc do nas, spróbować różnych dziedzin, różnych zajęć, żeby wejść do pracowni, zobaczyć, co się robi, jak się wykonuje pewne dzieła, jak się podchodzi do zagadnienia i rozwijały swoje zainteresowania i uzdolnienia. Prowadzimy grupę 50 dzieci w ramach zimowiska stacjonarnego. Dzieci przychodzą przed 8, wychodzą po 16, korzystają z obiadu. Dzięki hojności miasta te obiady mamy zapewnione w szkole numer 1, a pieniądze, które rodzice wpłacają w tym roku 250 zł za 2 tygodnie, są na opłacenie prowadzących, jak i na wycieczki, na basen, do kina, do teatru i szereg różnych innych atrakcji. Poza tym mamy również przygotowaną ofertę spektakli i seansów filmowych. Otwockie Centrum Kultury w cyklu całorocznym prowadzi świetlice dla dzieci. Również w okresie ferii zimowych ta świetlica funkcjonuje zarówno w klubie Smok, jak i w klubie Mląc. Z tym, że troszeczkę na innych zasadach, ponieważ funkcjonujemy przed południem i mamy określoną grupę odbiorców, dzieci, które uczestniczą w zajęciach zorganizowanych od godziny 8 do 16. Mogą przyjść do naszego klubu, brać udział czynny w działaniach, które animowane są przez wykwalifikowanych opiekunów. W klubie Mląc z kolei troszeczkę inaczej to wygląda, ponieważ tam zajęcia są otwarte, nie trzeba zapisywać się wcześniej do udziału w tych zajęciach. Można przyjść w każdego dnia i uczestniczyć w proponowanym projekcie, który danego dnia jest realizowany. 26 stycznia Otwockie Centrum Kultury organizuje duże przedsięwzięcie dla wszystkich dzieci pozostających na terenie miasta w okresie ferii zimowych. Będzie to zabawa z udziałem profesjonalnych animatorów, aktorów, którzy przeprowadzą działanie dla dzieci. Odbędzie się to w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury. Zajęcia będą trwały 3 godziny, od godziny 10 do 13. Zapraszamy zarówno grupy zorganizowane, jak również indywidualne osoby, babcie, dziadków, opiekunów, mamy, tatusiów, razem ze swoimi pociechami do udziału w tym przedsięwzięciu.